Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie, a również omawianie sekretarza Wojtkowskiego dotychczasowej komisji pracy, druk nr 402. Proszę Państwa, pozwolę sobie przedstawić ten projekt w związku z wystąpieniem pana dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego o wyrażenie zgody na wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy radnemu Rady Miasta panu Remarku Kosickiemu. Stwierdza się, że podstawą wypowiedzenia warunków umowy o pracę są zmiany organizacyjne wynikające z trudnej sytuacji finansowej szpitala pozwalające na likwidację niektórych stanowisk kierowniczych. Otwieram dyskusję, czy z Państwa ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Kto zgłasza ten wniosek? Pan dyrektor, który mieliśmy przyjemność, okazję gościć go tutaj, aby wypowiadał się na temat bardzo ważnych, bieżących działań, które podejmuje w szpitalu wojewódzkim. I nie przekazywanie nam, mieszkańcom, którzy zasługujemy na tę informację, przyczyn moim zdaniem jest bardzo nie w porządku. Myślę, że ten projekt zasługuje na takie potraktowanie, jak my, jak opinia, jesteśmy traktowani przez pana dyrektora. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku 402? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za projektem był 1 radny, przeciw 16, wstrzymujący się 0. Projekt nie